Najbardziej pozytywny człowiek z Radomia i chyba najbardziej pozytywny zawodnik w Polsce. Sławomir Kołdunowi w poważeniu przed galą TFL-28. Cześć Sławciu. Witam wszystkich serdecznie, witam również Ciebie. Słuchaj, no i jak sam poczucie? Dużo tej wagi było do zrobienia, czy wszystko zgodnie z planem? Wszystko poszło zgodnie z planem. Pozdrawiam tutaj Sztanga Widelec, Damian Sobczak. Naprawdę wszystko było dopięte na ostatni guzik. W ogóle nie odczułem robienia tej wagi. Jestem bardzo zmotywowany, chcę wrócić na zwycięski tor i naprawdę pokazać to, co wypracowałem, to, co kocham. Kto jutro u Ciebie w narożniku? Jutro w narożniku Patryk Kaczmarczyk, Roman Rabik i mój kolega serdeczny Andrzej. Także będzie mocne wsparcie. Trener pojechał z innym zawodnikiem na inną galę, także musieliśmy się troszkę rozbić, ale ja wiem, co mam robić. Ja jestem naprawdę bardzo mocno zmotywowany i wchodzę, robię konkretną robotę i wracamy do Dąciu. No ja mówię, jutro akurat mamy taki dzień, że są te gale Strive, Babylon, jest tego naprawdę tak dużo, że trenerzy wszyscy po prostu w klubach, którzy mają tych zawodników, kilku musieli po prostu się porozdzielać, ale fajnie, że jutro u Ciebie jest Patryk, który będzie toczył już niedługo walkę w Radomiu na KSW. Jak te przygotowania u Patryka wyglądają? Dużo sparowaliście przed Twoim pojedynkiem, przed jego teraz? Tak, robiliśmy cały czas dużo w klubie. No co, Patryk w rewelacyjnej formie, Patryk cały czas jest w gazie, naprawdę jestem całym sercem za nim, wierzę w to, że może ten pojedynek wygrać. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale z obozu Daniela i od samego Daniela wyszła taka profesja, że ta walka była na dystansie 5 rund. Czy Patryk rozmawiał z Tobą na ten temat może? Nie rozmawialiśmy na ten temat, także nie wiem co tutaj mam powiedzieć dokładnie. Słuchaj, dzisiaj mieliście Stirdan ze swoim przeciwnikiem. Co zauważyłeś w jego oczach? Nie wiem, jakie swoje punkty masz takie, że po prostu wychodzisz, czy potrafisz przejrzeć człowieka? Co kryje się w jego oczach? Czy jest strach, czy jest pewny siebie? Nie, powiem Ci, nie myślę o tym, ponieważ ktoś może okazywać strach, może czuć się słabiej przy konferencji, przy ludziach, a chodzi do klatki i robi robotę. Także ja też jestem, wiem co mam robić, robię konkretną robotę i tyle. Naprawdę ja wiem co mam robić i będzie ogień. Słuchaj Sławek, dawno Cię nie było. Nie obawiasz się tej ryzy, że pojawi się po prostu jutro podczas pojedynku? Czy na przykład jak kiedyś miałeś takie dłuższe przerwy i wchodziłeś, to była ta ryza, czy raczej jednak wchodziłeś zawsze jak swoje? Tak naprawdę to jestem teraz cały rok w treningu, nie obawiam się tej rdzy, jestem po dobrym obozie przygotowawczym, wręcz przeciwnie, jestem strasznie naładowany, chcę już tej walki jutro, chcę kibicom pokazać naprawdę, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa w tym sporcie. Dużo kibiców z Radomia się wybiera? Tak, na moją walkę tam ponad 60 biletów poszło, także ode mnie i będzie mocne wsparcie. Sławku, także co? Życzę Ci zwycięstwa. Jutro mam nadzieję, że po zwycięskiej walce znowu sobie porozmawiamy. Subskrybujcie kanał Za Ciosem, no i nie mrugajcie, bo Sławek może to zakończyć bardzo szybko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia już jutro. Trzymaj się, Misz. Dzięki. Dzięki.